Troszkę ma pan ze zwierzętami do czynienia. Które to zwierzę z naszego tury? Powiem tak, nie z Pumą. Ale nie, ale które zwierzę, którego zwierzęcia z naszego tutaj terenu jest to ślad? Sarna nie. Jakie by pan nie wymienił? Ja bym musiał wrzucić to na komputer, ale dlaczego? No pan jest pewien, że to była Puma. Takie przyjęcie na 100%, ja uważam na 100%, że to była Puma. A widział pan kiedyś wilka? Przepraszam za takie nie, pytanie. Nie, wilk to ma wydłużony pysk, Puma ma dosyć spłaszczony. No, ja później porównywałem po przyjeździe do domu, natychmiast zareagowałem, zadzwoniłem na policję, na straż, przyjechałem do domu, właśnie to zrobiłem i natychmiast w internecie zacząłem szukać jak wygląda Puma, jak ten, wszystko się idealnie zgadzało. No, bardzo wiarygodnie brzmi to, co pan mówi, rzeczywiście, dziękuję. Także tu nie ma proszę pana sytuacji, że ja coś wymyślam, tym bardziej, że już ja... Bo mi to nie jest dla mnie takie wcale łatwe. Ja bym inaczej, po co mi się pchać w takie rozwiązania jakieś typu, że ja tu będę, wie pan, błyszczał w mediach na zasadzie tej, że ja będę opowiadał komuś o Pumie. Mi to do niczego nie... Ja już jestem zmęczony tym. Każdemu to opowiadam to samo. Musi być wiarygodna informacja, bo ludzie mówią, no są w stanie, tak jak pan tutaj Jan, na wszystkie świętości się zaklinać, że to prawda. Nie sposób nie wierzyć. Tych sygnałów jest coraz więcej. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jedno jest niewątpliwe. Trzeba ten przypadek, jeżeli on istnieje naprawdę, trzeba go po prostu potwierdzić. Nie mamy powodu, żeby tutaj panu Janowi nie wierzyć. Bo tak wyraźnie opisuje, jak te zwierzę, które widział z bliska, wyglądało. Niemniej jednak, skoro już dochodzą informacje, że inne osoby też widziały, no to zwierzę, no to no jesteśmy po to, żeby to sprawdzić. A co może się wydarzyć, jeżeli już okaże się, że no, trudno będzie mieć wątpliwości, pojawią się zdjęcia i tak dalej, to wtedy co? Wtedy możecie panowie robić, nie wiem, obławę, jak to nazwać? Ja myślę, że najważniejsze jest tutaj spokój, ponieważ takie zwierzę, z mojej wiedzy wynika, ono nie jest groźne dla człowieka, prawdopodobnie jest to zwierzę, jeżeli tutaj, jak powiadam, występuje, było oswojone, może z ogrodu zoologicznego, może z cyrku, no nie wiemy, może ktoś przywiózł za granicę, wszystko jest dzisiaj możliwe, więc jeżeli się ta informacja nie potwierdzi, to trzeba przede wszystkim zachować spokój. Jeśli się potwierdzi, to wtedy po prostu trzeba działać w kierunku, żeby odłowić. Mhm, dziękuję.